piątek, 16 stycznia. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Zapraszam na magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu Zumba podbija Inowrocław. Kujawia wznowiła treningi. Inowrocławianki coraz chętniej zapisują się na zajęcia zumby. Tego typu formę tańca oferuje już kilka klubów fitness w mieście. Taniec, zabawa, gorące latynoskie rytmy i zero kompleksów. Choć powstała trochę przez przypadek, dzisiaj podbija serca ludzi na całym świecie i śmiało wkroczyła do polskich klubów fitness. W Inowrocławiu również zapanowała moda na zumbę, bo o niej mowa. Dwa razy w tygodniu inowrocławianki pakują torby sportowe i biegną do jednego z sanatoriów na zajęcia wyzwalające energię i radość, mające w sobie tak wielce poszukiwane to coś. Zumba jest połączeniem tańca latynoamerykańskiego, różnych form tego tańca oraz aerobiku, fitnessu. W związku z czym jest to bardzo fajna forma relaksu, odstresowująca, powodująca, że czujemy się o wiele lepiej niż, że tak powiem, na co dzień, w momencie kiedy po prostu przytłacza nas taka pora roku jak teraz, jesień czy zima, właściwie trudno powiedzieć, nie ma tego słońca zbyt dużo. Te rytmy latynoamerykańskie dają po prostu tę energię, dają radość, pozwalają się odstresować, pozwalają na wytworzenie się endorfin, dają nam po prostu, myślę, jakieś poczucie szczęścia, wyłączajmy jakieś kłopoty, które zostawiamy za drzwiami sali gimnastycznej. Myślę, że to jest głównie taki powód, dla którego... Ponadto jest to forma nie tak bardzo intensywna i nie tak bardzo powtarzalne jak inne formy fitnessu, które są dosyć mozolne, żmudne i które czasami nudzą po pewnym czasie uprawiania. Tutaj jest choreografia bardzo zmienna. Nawet panie, których partnerzy na przykład nie lubią tańczyć, a jest takich niestety sporo, mają tutaj pewnego rodzaju też jakąś swoją cząstkę, ponieważ mogą przyjść i po prostu potańczyć sobie w grupie koleżanek. Najbardziej charakterystyczną cechą zumby jest prostota, która pozwala każdemu uczestnikowi na czerpanie przyjemności z wykonywanych ćwiczeń. Tak, jak najbardziej jest to forma dla każdej pani, dla każdego pana również, zachęcam, zapraszam. Oczywiście zawsze powtarzam, że pomimo wielkich dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą zumba, jak i każda forma ruchu, bo ja w ogóle polecam każdą formę ruchu, jakąkolwiek ktokolwiek będzie uprawiał, oczywiście tu z naciskiem na zumbę, jestem zdania, że należy skonsultować się wcześniej z lekarzem. Także, tak jak mówię, jest to forma średnio zaawansowana, interwałowa, gdzie czasami przyspieszamy tą akcję serca, bo jest troszeczkę bardziej energiczny kawałek, utwór. Czasami jest trochę wolniej, więc na pewno trzeba najpierw porozmawiać, czy generalnie fitness jest dla nas wskazany, porozmawiać z lekarzem i to jest bardzo ważne. Natomiast oczywiście, jak każdy ruch pozwala działać prewencyjnie, jeśli chodzi o układ krążenia, choroby układu krążenia, cukrzycę, otyłość, nadciśnienie, cała gama różnych schorzeń, którą, no i depresję, tak? Także to też jest, także jak najbardziej polecam, ale oczywiście, jeśli ktoś ma wątpliwości, czy choruje na jakieś przewlekłe choroby, należy spotkać się ze swoim lekarzem rodzinnym i porozmawiać, zapytać, czy na pewno jest to bezpieczne dla tej osoby. Inowrocławscy piłkarze grający w biało-zielonych barwach wznowili treningi, rozpoczynając tym samym przygotowania do rundy wiosennej w czwartej lidze kujawsko-pomorskiej. Przygotowania do wiosennej rundy Kujawia Inowrocław rozpoczęła z nowym trenerem Arturem Polechojko, który ostatnio był coachem Gopła Kruszwica, a wcześniej przez wiele lat prowadził piłkarzy Unii Janikowo. Nowy trener docenia i mocno wierzy w naszych piłkarzy. Przy analizowaniu tutaj składu personalnego Kujawi można mieć wrażenie, że tutaj ten zespół jest bardzo ciekawy. Bym powiedział, wielu zawodników jeszcze jest, którzy już grali na wyższym poziomie rozgrywkowym i osiągnęli pewne jakieś tam wyniki sportowe. Uważam, że tutaj jeszcze są na tyle młodzi, że mogą jeszcze powalczyć o to, żeby coś w piłce seniorskiej dokonać. I myślę, że przy świadomości pracy, ciężkiej pracy i świadomości tego, że mamy wspólny cel osiągnięcia najlepszego wyniku, ci chłopcy i ten zespół powinien jak najlepsze wyniki osiągnąć wiosną. A to jak będzie, to się okaże. Myślę, że to powinno być bardzo dobrze. Drużyna będzie trenować 5 razy w tygodniu. Pod koniec stycznia Kujawia rozpocznie mecze sparingowe, które przez cały luty aż do połowy marca będą rozgrywane 2 razy w tygodniu, w środę i sobotę. Jak na razie skład drużyny jest stabilny. No nas cieszy, że nikt z zawodników nie odchodzi. Jest pełna kadra na treningach.
Będzie też Hulisz po kontuzji już w pewnym obciążeniu. Kucharski dochodzi tak powolutku, więc myślę, że na połowę rundy prawdopodobnie będzie do dyspozycji trenera. No i oczywiście pojawią się nowe twarze. Postaramy się też tutaj z najbliższego regionu i z Inowrocławia poszukać wartościowych tutaj graczy do gry w czwartej lidze. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Stycznia o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się mecz koszykówki mężczyzn. KSK Notecz Inowrocław zmierzy się z MUK z Kotwica. Impreza biletowana. Obchody imienin Inowrocławia odbędą się 22 stycznia o godzinie 17 w sali sesyjnej ratusza. W programie wykłady, koncert Towarzystwa Śpiewu Halka i wernisaż jubileuszowej wystawy fotografii od imienin do imienin. Marcin Glebiak, witam serdecznie. Zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan Ryszard Stryjski, trener Julki Oczachowskiej, reprezentantki ITT Goplania. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakoś ostatnio dobry okres w naszym tenisie po sukcesach Radwańskiej i Janowicza. I teraz my chwalimy się naszymi lokalnymi sukcesami, bo Julka Oczachowska pokazała swoje mistrzostwo, tak dokładnie mówiąc, wicemistrzostwo. Proszę powiedzieć, o jaką imprezę chodzi? No, myślę, że chodzi o Mistrzostwa Polski, które ostatnio rozegrała w Toruniu. Mistrzostwa Polski kadetek, jest to grupa wiekowa do 16 lat. Pamiętamy, że Julia w tym roku po raz pierwszy już tak oficjalnie gra w tych turniejach kadetek. Grała w zeszłym roku, ale jeszcze jako 14-latka, w tej chwili jako 15-latka. Julia pokazała i udowodniła, że liczy się w ścisłej czołówce polskich kadetek, zdobywając srebrny medal Mistrzostw Polski w grze pojedynczej i brązowy medal Mistrzostw Polski w grze podwójnej. Jak wyglądał cały turniej, jeśli chodzi o grę pojedynczą? Bo wiem, że udało się wygrać z zawodniczkami, które wcześniej były nie do pokonania przez Julkę. No tak, Jula zagrała dobre spotkania, bardzo dobrym spotkaniem, aczkolwiek bardzo takim zaciętym było spotkanie półfinałowe, gdzie spotkała się właśnie z zawodniczką Adą Sosnowską, reprezentantką Łodzi, z którą dotychczas grała dwukrotnie i nigdy nie udało jej się wygrać. To właśnie Ada Sosnowska w 2014, na Olimpiadzie Młodzieży pozbawiła Julkę brązowego medalu, ponieważ w 1/8 właśnie musiała uznać wyższość swojej koleżanki Julka. Tu zagrała 3 sety, mecz bardzo ciekawy i bardzo dziwny. Jula praktycznie przez cały mecz goniła Adę. W pierwszym secie przegrywała 4-1, dogoniła na 4-4, a żeby przegrać 7-5. W drugim secie przegrywała 4-1, dogoniła na 4-4, doprowadziła do 6-6, w tiebreaku wygrywała 6-2, a żeby nagle doprowadzić do tego, że jest równo w tiebreaku i musiała bronić 4 meczboli skutecznie, a żeby w trzecim secie już gładko wygrać ten mecz. Z kolei sam finał pokazał, jak niezwykle ważna jest koncentracja, bo tutaj dużo nie brakowało do zdobycia Mistrzostwa Polski. No tak, Jula wyszła na mecz bardzo skoncentrowana, tym bardziej, że było pospolite ruszenie zorganizowane przez nas, dużo kibiców, jej sympatyków pojechało do Torunia, chciała się pokazać z jak najlepszej strony, no chciała wygrać ten turniej. Pierwszy set koncertowy, 6-2, drugi set zaczyna przegrywać, przystanie 4-3 i przewadze Julki na 4-4,
zagrywa niefortunnie, no taką prostą piłkę wyrzuca na aut, która wprowadziła w jej tą psychikę taką irytację i od tej pory nie może się pozbierać. Przegrała tego seta 6-4 w trzecim secie, mimo tego, że jeszcze próbowała się podnieść, niestety Wiktoria, bardziej doświadczona, więcej ograna zawodniczka, no nie dała Julii już tu żadnych szans. Ale trzeba podkreślić, że te Mistrzostwa Polski to był trudny turniej dla Julii, która przecież całkiem niedawno była na Florydzie i tam rozgrywała aż dwa turnieje, prawda? To też dla niej wielka przygoda. Tak, turniej był trudny, aczkolwiek musimy pamiętać, że Wiktoria też była, Rutkowska na Florydzie razem były, więc nie ma tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia. Ale wiemy, że z Wiktorią jesteśmy w stanie wygrać, wygrywaliśmy już niejednokrotnie. Tym razem była Wiktoria lepsza, ukłony dla niej, gratulujemy jej tego pięknego wyniku, a my postaramy się w następnych mistrzostwach zawalczyć. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, mogę powiedzieć tylko to, co się dowiedziałem od Julii. Za dużo się nie dowiedziałem, Julia jest skryta, za dużo nie mówi, aczkolwiek jest bardzo zadowolona z tego pobytu. Mówi, że kiedyś by chciała tam jeszcze wrócić. Ja zawsze mówię, że wrócisz, ale musisz ciężko pracować. Zagrała tam dwa turnieje w miejscowości Her i w miejscowości Miami. W pierwszym turnieju był to turniej rozpisany na drabince 64, więc ze względu na klasyfikację europejską 46 nie dawała ta klasyfikacja jej możliwości zagrania w turnieju głównym. Musiała walczyć w eliminacjach. W eliminacjach wygrała dwie gry, no niestety trzecią, która decydowała o wejściu do turnieju głównego, uległa swojej przeciwniczce, no i musiała się pogodzić tym, że zakończyła turniej na eliminacjach. Natomiast w tych nieoficjalnych mistrzostwach świata turniej był rozgrywany w drabince 128. Julia zaprezentowała się, powiedzmy, że dobrze. Wygrała dwie gry, więc weszła w strefę 17-32 w randze światowej tego turnieju i uległa zawodniczce ze Stanów Zjednoczonych. Później okazało się, że uległa trzeciej zawodniczce świata. No proszę bardzo, to cieszą tak dobre występy Julii Ochojowskiej. Tak jak spiąć 2014 rok, to worek medali i chyba pasmo sukcesów. Tak, tak. Jestem bardzo zadowolony z postawy i z wyników przede wszystkim Julii. Julia w 2014 roku zagrała bodajże około 28 turniejów, z tym, że w Polsce nie grała tak dużo, bo zagrała w Polsce tylko 12 turniejów. To były turnieje na początku ogólnopolskie tej najwyższej rangi, turnieje mistrzowskie, natomiast zagrała 15 czy 16 turniejów zagranicznych, europejskich, z czego 6 turniejów w kategorii do 16 lat. Zdobyła w tymże roku i dodając jeszcze te medale z 2015, razem 6 medali, w tym pamiętamy Kraków, jeden złoty w singla, jeden srebrny w singla obecny oraz 4 medale brązowe. Ja jeszcze trochę będzie miała problem, gdzie to wszystko trzymać. Jeśli chodzi o klasyfikację, jak to teraz wygląda? Julia zakończyła rok 2014 na liście generalnej. To jest taka lista, która podsumowuje wyniki z całego roku. Wśród młodziczek, czyli w kategorii do 14 lat na pozycji czwartej, natomiast wśród kadetek do 16 lat na pozycji pierwszej w kraju. Pozycja czwarta jest podyktowana tym, że tutaj jest taka regulamin określa, że jeżeli zawodniczka czy zawodnik na liście europejskiej znajduje się w pierwszej 50, to jest automatycznie promowany jako jedynka na listę krajową. Ponieważ przed Julą były 3 zawodniczki polskie na liście do lat 14, automatycznie w pierwszej 50 Julka na tej liście generalnej zajęła 4. miejsce. Natomiast w kategorii do 16 lat nie było żadnej zawodniczki, która by się klasyfikowała w pierwszej 50 Europy. W związku z tym były liczone punkty krajowe i te europejskie i tutaj Jula zdecydowanie zajęła pierwsze miejsce. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o ten 2015 rok, tutaj już nie zamierzacie skupiać się na naszych krajowych turniejach. Właśnie, czym jest to podyktowane?
No, nie zamierzamy się skupiać na krajowych turniejach ze względów finansowych. Powiedzmy sobie szczerze, żeby uprawiać tą dyscyplinę, no to finanse muszą być znaczne, jeżeli się chce grać na świecie, w Europie. Turniej ogólnopolski, na który Jula jedzie, no to od razu wiemy, albo go wygra, albo będzie druga. On nic nie daje. Poza sparingiem jakimś. Mhm. Natomiast my chcemy pieniążki nieduże, które najprawdopodobniej pozyskamy, bo staramy się o takie pieniądze. Cały czas staramy się o sponsorów. Nie jest tym łatwo, jest to bardzo ciężka praca. No ja bardzo odczuwam to, ile to czasu zajmuje, żeby pozyskać jakieś pieniądze dla Julii. W związku z tym te pieniążki, które pozyskamy, chcemy lokować już w turnieje, które dają pozycje na listach światowych. Są to turnieje ITF, juniorskie. I takie turnieje zamierzamy zacząć grać, jeżeli pozyskamy te finanse, o których myślimy, od marca. Od marca tego roku, co miesiąc jeden turniej ITF. Odejdziemy także od turniejów europejskich do lat 16, ponieważ one też nie dają pozycji na liście światowej. No to nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć sponsorów, aby się jeszcze kolejni pojawili, aby tych pieniędzy wystarczyło. No i wspaniałych występów Julii Oczachowskiej oraz pozostałych naszych zawodników z ITT-go plania. Tak, mamy, powiedzmy tak, mamy w ITT-go plania jeszcze jednego zawodnika, który był klasyfikowany na liście generalnej bardzo wysoko. Jest to Dawid Wiśniewski, chłopiec o niesamowitym czuciu piłki, chłopiec bardzo ambitny, który bardzo dobrze rokuje. To o Dawidzie mamy... chyba będziemy musieli porozmawiać w kolejnej naszej rozmowie, bo kończy nam się czas antenowy, ale dziękuję za przybycie. No i tak jak mówiłem, życzę dobrych wyników, nie tylko Julii Oczachowskiej. Dziękuję w imieniu swoim i Julki, że możemy tutaj te nasze wyniki przedstawić inowrocławskiej publiczności. Dziękuję bardzo. Przypomnę, moim Państwa gościem był Ryszard Stryjski, trener Julii Oczachowskiej, reprezentantki ITT-go plania.